Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj czas na kolejną pluszową zabawkę, kolejnego zwierzaka. I jest to, zobaczcie, seria Bush Baby World z firmy Golden Bear dla dzieci powyżej 3 roku życia. To jest cała seria takich zwierzaczków pluszowych. Tutaj mamy akurat królika. Królika z błękitnymi uszami i brązowymi oczami. I tutaj zobaczcie, mamy całą serię Izzy, Oni, Mimi, Kojo, Kiki. Dzisiaj mamy Niszę. Czasami jest, zobaczcie, nerwowa i jest super organizatorem. Lubi robić, sporządzać listy, ale właśnie czasami jest nerwowa. Fajne są te opisy, mamy kilka słów o każdej z tych zabawek. I zobaczcie, tutaj mamy coś, co jest typowe tylko dla tych zwierzaczków. Tutaj mamy z tyłu dziurę i kiedy wsadzimy tam palec, to zobaczcie, możemy poruszać oczami tego zwierzaka. Kiedy będziemy ruszać palcem w dół, to te, zobaczcie, oczy nam idą też w dół i uszka chowają się w głowie, ruszają się. Ale też możemy ruszać palcem w lewo i w prawo. I wtedy te oczy właśnie będą nam poruszały się na boki. Także cały ten zwierzaczek jest pluszowy, oprócz twarzy, bo twarz jest plastikowa. Ma długi pluszowy ogon, biało-błękitny. Brzuszek też jest błękitny, tak samo jak uszka, a reszta jest biała. Raczej sam nie stoi, ewentualnie siedzi, tak można go posadzić. Bardzo fajny, mięciutki, tylko właśnie twarz jest plastikowa, tak samo jak oczy. Nie wydaje dźwięków, nie jest na baterie. Właśnie jego specjalną właściwością jest to, że możemy tutaj sobie z tyłu wetknąć palec i dzięki temu możemy poruszać oczami. No i tak to wygląda. Teraz Wam pokazuję takie ruchy. Jak ruszamy palcem w dół, no to oczy idą w dół, a jak na boki, to na boki. Wygląda to dosyć ciekawie. Można kogoś przerazić, przestraszyć, albo zrobić komuś dowcip. Napiszcie im koniecznie, co sądzicie o tej serii. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy, bo ja nie wiem jeszcze, co sądzę o tej serii. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Jest to dla mnie jeszcze nowość. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze kciuki w górę albo kciuki w dół. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.